Cześć, witam Was moi kochani bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z takim krótkim filmikiem instruktażowym, dlatego że jak podaje almanach, czyli zaklęcie na każdy dzień, dzisiaj jest 49 dzień roku i podobno jest to najlepszy dzień na sprawdzanie czakr. Dlatego oprócz układu czakralnego, który ja zazwyczaj stosuję, a nie każdy kładzie karty, natomiast każdy posiada w domu coś okrągłego i sznurek i można sobie w ten sposób zrobić wahadło. Oprócz tego układu czakralnego fajnie by było sprawdzić sobie funkcjonowanie swoich czakr i dlatego dobrze by było przygotować diagram procentowy. Ja nie wiem, jak mi się to uda zrobić, słuchajcie, poprzez te wszystkie statywy, które tutaj mam i posiadam, to ja już sobie tutaj pi razy oko linię zrobiłam. W ogóle diagram procentowy, powiem Wam, jest dobry do wszelkiego rodzaju takich diagnostyk do wahadła, dlatego że na przykład możemy pytać, w jakim procencie, nie wiem, zdrowa jest moja tarczyca, albo w jakim procencie mój partner jest ze mną szczery, albo w jakim procencie będę miała podwyżkę, tak? Czyli jednak te diagramy procentowe są dosyć pozytywne. Słuchajcie, ja będę miała odręcznie nasmarowane. Trudno. I ja już sobie tutaj, to jest odrysowane od talerza, nie pytajcie. Ja już sobie tutaj zaznaczyłam połowę. Postaramy się zrobić to równo. Zaczynamy od takiego prostego, prostej sprawy. Nie skaczemy, kotku. Nie skaczemy, bo ja tu mam statywy i nam widzowie polecą w trimminga. I słuchajcie, no, tu mamy wiadomo 0%. Tu mamy 100%. To nawet nie jest tak jak koło, bo wiadomo, że przy kole to jest 180 stopni, ale to chodzi o procenty. Czyli tutaj będziemy mieli 50%. Tak, potem dzielimy sobie pi razy oko znowu na pół. Dobra. Pyk. I mamy tutaj 25%. No i możemy znowu podzielić. Ja tutaj przez statywy mykam. Słuchajcie, nie. Kizia. Znowu podzielić sobie pi razy oko na pół. To nie musi być jakoś idealnie, bo to i tak mniej, to słuchajcie, tu nie są procenty do 1410, 75%, o, proszę bardzo, no i można sobie na przykład jakimś cieńszym kolorem jeszcze pozaznaczać, nie wiem, tam co 5, ja to przeważnie na takich tam czwórkach pracuję, na kwadrze po prostu, także pół i potem jeszcze na pół. Jakimś tam, nawet tutaj mało zaznaczam. Czyli mamy sobie diagram. I teraz słuchajcie, bardzo prosta sprawa. Ja oczywiście mam pod ręką po prostu wahadło, więc sobie biorę, ale pamiętajcie, że Wy nie musicie mieć sprzętu, żeby sobie zdiagnozować i się uczyć pewnych rzeczy. Możecie sobie wziąć obrączkę i sznurek, zwyczajnie. Mierzymy sobie promień najbardziej podstawowy swojego tutaj od kciuka, od końca wahadła, palec wskazujący, to jest Wasz promień i zadajecie pytanie. Pamiętajcie, że czakr jest 7 i na przykład zadajecie pytanie tak. W jakim procencie funkcjonuje moja czakra pierwsza? No i ona gdzieś leci tutaj 50 plus, no gdzieś jakieś 60%, tak? Dobra, zapisujemy. W jakim procencie funkcjonuje moja czakra druga? I ona sobie leci, proszę bardzo, jakieś 85% będzie, tak? W jakim procencie funkcjonuje moja czakra trzecia? Proszę bardzo, ona sobie na przykład funkcjonuje w 25%, więc jak jest poniżej połówki, to już mamy pewnego rodzaju negatywne zagrożenie. Myślę, że takim czakry nigdy nie będą, chyba że jesteście świeżo po oczyszczaniu, Wam funkcjonowały w 100%,
no trochę się coś zaburzy, zawsze coś jest nie tak. Myślę, że takim optymalnym funkcjonowaniem jest od 75 do 100. Natomiast na pewno czerwony alarm jest w momencie, kiedy ta pierwsza ćwiartka tutaj nas dopadnie. W pierwszej ćwiartce nie podoba nam się funkcjonowanie energetyczne. Czyli jeżeli mamy do 25%, to czerwony alarm, dolewamy paliwa, energetyzujemy nasze czakry i działamy na oczyszczenie i wzmocnienie. Bardzo taki no, dobry tryb jest, myślę, tutaj w tym właśnie obszarze 75-100%. Mamy takie normalne funkcjonowanie, fajne. Pomiędzy 25 i 50 też trzeba wzmocnić. Od 50 do 75 można zostawić. Mogą to być zaburzenia takie od po prostu bieżące. Także słuchajcie, dzisiejszy dzień sprzyja temu, żeby te czakry oczyszczać, żeby te czakry wzmacniać, a przede wszystkim, żeby te czakry diagnozować. Dlatego to jest jeden z prostszych sposobów. Drugim sposobem przechodzimy na kolejną stronę, która nie jest wcale ładna. Dobra, to sobie, czekajcie, to odłożę, żeby nie popsuć diagramu. Wezmę sobie po prostu notatnik. Drugim sposobem jest narysowanie sobie czakralnego lutka, który ja notabene gdzieś powinnam posiadać, ale oczywiście zgubiłam znajdziecie. Czekajcie, może znajdę. Wszystko mam oprócz lutków, żeby było śmieszniej. A, wiem gdzie mam, pod statywem. No to poszło. Dobra, to rysujemy sobie czakralnego lutka. I oczywiście można sobie piękne wydrukować z internetu i cudne, ale to też nie chodzi o to, żeby w diagnostyce Bóg wie co zużywać. Można generalnie narysować sobie czakry, tak żeby było wiadomo, rysujemy od dołu, bo tak je liczymy. 3, 4, 5, 6 i 7. I teraz tak. Diagnostyka tego, czy te czakry funkcjonują dobrze. Jak wiecie, mamy generalnie dwie płcie. Mamy kobietę i mężczyznę. Oczywiście zdarzają się różne kompilacje, ale skupiamy się mniej więcej na dwóch płciach. Pamiętajcie, że czakry są to centra energetyczne, które po prostu wibrują. A jeżeli wibrują, to znaczy, że w którąś stronę się ruszają. I teraz słuchajcie tak. One ruszają się naprzemiennie, odwrotnie u kobiety i mężczyzny. Dlatego jak jest na przykład stosunek seksualny, to te energie się po prostu zazębiają i łączą. I u kobiety wiruje pierwsza czakra odwrotnie do wskazówek zegara, druga zgodnie, trzecia odwrotnie, czwarta zgodnie, piąta odwrotnie, szósta zgodnie, siódma odwrotnie. I to jest taki naturalny skręt, bym powiedziała. I podobnież u mężczyzny tylko abarot. Pierwsza zgodnie ze wskazówkami zegara, druga odwrotnie. Trzecia zgodnie, czwarta odwrotnie. Piąta zgodnie, szósta odwrotnie, siódma zgodnie. Ślicznie się uzupełniamy, jest w ogóle coś glancuś, tylko należy to sprawdzić. Bo czasem na przykład problemy z zajściem w ciążę biorą się stąd, że mamy przebiegunowane czakry. Czyli mamy na przykład w czakrze drugiej męską energetykę i czakra chodzi jak chodzi. Więc rysujemy sobie diagramik w zależności, czy jesteśmy kubitką, czy jesteśmy mężczyzną i sobie sprawdzamy wahadłem. Dobra, ja sobie tu kubitkę będę sprawdzała. Tak, czyli część diagramu. Znowu przy statyw się przyciskam, czekajcie. I a, to nie był dobry pomysł. Tu się przycisnę. I na przykład, pokaż mi kierunek wibrowania mojej czakry pierwszej. Odwrotnie do wskazówek zegara,
Rewelacja. Pokaż mi kierunek wibrowania mojej czakry drugiej. Dobrze. Pokaż mi kierunek wibrowania mojej czakry trzeciej. I już teraz wahadło samo łaźnie, trzeba pytać. To samo czakry czwartej. Ok. Pokaż mi kierunek wibrowania czakry piątej. Tutaj mniej zdecydowanie mnie ciągnie, więc będę musiała nadgar... A, gardło mi boli. Ok. Zaburzona energetyka. Pokaż mi kierunek wibrowania czakry szóstej. Trzecie oko w dobrą stronę. Pokaż mi kierunek wibrowania czakry siódmej. I już wiemy, co mamy poprzykręcane. Przykręcać się może na przykład przy stresie, więc to nie jest tak, że raz na zawsze dany jest nam kierunek wibracyjny. Przy stresie może nam się to wszystko po prostu przestawić. Albo któraś, tak jak widzieliście, niby dobrze funkcjonuje moja czakra gardła, ale przy bólu gardła od rana już to wahadło tak pewnie nie szło. I teraz tak, nie musicie się skupiać na tym, żeby wahadło trzymać nieruchomo i w ogóle cuda na kiju. Ja mam bardzo ciężkie to wahadło na przykład i ono jak zaczyna wibrować, to mi cała ręka chodzi. Ale ja czuję, że ono mi ciągnie w jakąś stronę. I ja też już nie będę reagowała na tym, ale pani rusza tym wahadłem. Ruszam i se mogę machać grunt, żebym wiedziała, jak macham i co sobie wymacham. O, dokładnie tak. Oczywiście to jest bardzo ciężkie wahadło, więc ono po prostu powoduje ruch ręki. Chciał, nie chciał, nie utrzyma się. Lżejsze to nie, można trzymać nieruchomo i robić z siebie czarodzieja, ale to nie o to chodzi, żeby robić z siebie czarodzieja, tylko żeby diagnostykę wahadłem czakr zrobić pozytywnie. Znaczy nie, że ma być dobrze, bo różnie wychodzi, ale żeby po prostu była dobrze zrobiona. Także pamiętajcie, kobitki mają w tę mańkę, mężczyźni mają w tę mańkę i można to sprawdzić. No i tak jak mówiłam, dzisiaj bardzo dobry dzień na sprawdzanie wszystkiego. Tutaj sobie możecie sprawdzić, jak wibrują i w ilu procentach jest to pozytywne. I myślę, że to starczy do postawienia diagnozy od zdrowotnej, ponieważ każda czakra odpowiada za pewnego rodzaju obszar. Kręgosłup, stawy kości, sprawy kobiece, dół brzucha, wątrobę, trzustka, żołądek, serce, krążeniówka, gardło, okolice oczu, zatok, wątroba, skóra i inne narządy. Także to też w ten sposób nam pokazuje, jakie mamy tutaj dolegliwości znacznie wcześniej niż one wystąpią w ciele fizycznym. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, że można go udostępniać również, tak żeby poszło to dalej w świat i w eter. No i co? I do zobaczenia w kolejnych krótkich, instruktażowych filmikach. Buziaczki dla Was. Pa, pa!